Witam ponownie, wracamy po krótkiej przerwie. Pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. I pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. To państwa i moi goście. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Szanowni panowie, no od wczoraj obowiązują zaostrzone zalecenia sanitarne. Jak pan profesor Henryk Domański, zwracam się właśnie do pana profesora Henryka Domańskiego, patrzy w tej chwili na tą sytuację, bo z jednej strony mamy akcję szczepień, z drugiej strony no też trzecią falę koronawirusa. Jakie mogą być konsekwencje polityczne w tej chwili wprowadzenia tych obostrzeń? No, powinny się tutaj sprawdzać te prawidłowości, które występują w innych krajach, że im większe obostrzenia, tym większy sprzeciw wobec tego. Do tej pory nie przybierało to postaci na przykład demonstracji, tak jak w innych krajach, jak powiedzmy w Danii, w Polsce, poza jakimiś epizodycznymi wystąpieniami tego typu, ale myślę, że przewidywałbym, że coś takiego może nastąpić, o ile te obostrzenia rzeczywiście nie skończą się w końcu kwietnia, tak jak to jest zapowiadane, i jeżeli nie nastąpi w okolicach świąt ten przełom i ta fala zakażeń nie osłabnie, to znaczy, że się nie ustabilizuje. Coś takiego może być jednak, bo już ta przewaga tych kosztów związanych z tymi obostrzeniami, mimo że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, nad korzyściami tego, a korzyściami to są szanse wyjścia z pandemii, to przemawia na rzecz tych kosztów i trudno je, to coraz bardziej trudno je znosić. I myślę, że może to w końcu, jeżeli chodzi o takie zależności przyczynowe, spowodować jednak osłabienie znowu notowań rządu. Nie dlatego, że postępuje w jakiś sposób, nie stosuje takich narzędzi, jakie powinien, ponieważ postępuje tak jak inne kraje, ale po prostu, że ten opór społeczny czy niechęć do pandemii, czy te problemy związane z tym wszystkim, z ograniczeniami swobody poruszania się, to przemawiają za znalezieniem winnego, a tym winnym musi być rząd. No i tak to chyba na to trzeba Panie patrzeć. Panie profesorze, a jak pan patrzy, bo tak, okoliczności epidemii są okolicznościami nowymi dla wszystkich państw dzisiejszej Europy. Nawet systemy zdrowotne, które były tworzone, to były systemy zdrowotne, które były przewidziane i dedykowane tym nowoczesnym, specjalistycznym procedurom, a nie procedurom masowym, które zakładałyby wybuch epidemii choroby zakaźnej. I to widać dokładnie wszędzie. Nikt, absolutnie nikt nie był przygotowany na coś takiego. Jedni sobie może radzili lepiej, inni trochę gorzej, ale generalnie wszyscy radzili sobie źle, bo to po prostu widać. Natomiast no, w tej chwili jakby patrząc na polityczne konsekwencje epidemii, no to patrzymy na skuteczność przekonania do swojego przekazu. Jak pan patrzy na rywalizację pomiędzy stroną rządową a opozycyjną właśnie w tej perspektywie? Jak chociażby opozycja, ale i też i rząd radzi sobie ze swoim własnym przekazem, z wytłumaczeniem tego, co się dzieje, jakby przeciągnięciem tego na własną korzyść? Rząd radzi sobie dobrze. Mam tutaj na myśli wyniki badań sondażowych CBOS-u głównie, który systematycznie pyta o nastroje społeczne, zadaje pytanie, czy rząd radzi sobie tak, jak powinien z pandemią, czy podejmuje działania na rzecz obrony interesów pracodawców czy przedsiębiorców. Z tego wynika, że te nastroje ulegają coraz większemu pogorszeniu. Tak jak pamiętam, we wrześniu ubiegłego roku to 47% twierdziło, że rząd postępuje właściwie, odpowiadając na te różne pytania. Respondenci tak odpowiadali. Obecnie to jest około 30%. Ale z drugiej strony jednak niezwykle stabilne jest to poparcie dla rządu. Znowu, czy odpowiedź na pytanie, czy gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to głosowałby pan na. No to na PiS wskazuje stale około tam 31-34, czasami 35%, i to się nie zmienia. Podsumowując, ludzie coraz gorzej znoszą te obostrzenia,
krytykują za to rząd, no bo kogo mają krytykować? Kogoś trzeba krytykować, ale z drugiej strony jakby widzą, że nie ma alternatywy. I żaden inny rząd, jakikolwiek by on był, czy to byłaby Platforma, czy ewentualnie Lewica, co jest najmniej prawdopodobne, czy pan Hołownia, co jest również najmniej mało prawdopodobne, jakikolwiek rząd by sobie z tym nie poradził, a więc to działają takie czynniki, by prawie można by je określić mianem obiektywnych. No, coraz rzadziej, coraz gorzej to znosimy. Chcielibyśmy, żeby to się w końcu skończyło, żeby mieć z tym spokój. Rząd sobie z tym nie radzi, no bo, ale prawdopodobnie nie jest w stanie sobie poradzić. No więc jednak mimo wszystko głosujmy na niego. Tylko czy ta relacja się utrzyma przez najbliższe, powiedzmy, miesiące. A jak to potrwa jeszcze rok? No właśnie, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, dokładnie te same sprawy, dokładnie te same tematy. Jak pan widzi tę sytuację? No to proszę pozwolić, że będę kontynuował myśl pana profesora dotyczącą różnych danych związanych z badaniami społecznymi. Ostatnio CBOS też podał poziom zaufania do polityków. Okazuje się, że pan Niedzielski, no, który jest w opinii publicznej najczęściej no, jakby oskarżany o to, co to się... jest twarzą na pewno, tak, tylko tego wszystkiego, więc mimo wszystko ma poziom, prawda, zaufania w granicach 32%, przy czym pan Borys Budka ma 23% zaufania. To też pokazuje, że ta twarz tego, czym w sposób jakby taki zły kojarzy się cała ta pandemia, czyli te wszystkie obostrzenia, posiada wyższy poziom zaufania, myślę o panu Niedzielskim, niż pan Borys Budka. Mimo że oceny działań pana Niedzielskiego no są, prawda, bardzo niskie, no bo są też badania, które pokazują, że tylko 24% popiera te działania, 41% uważa, że te działania no gdzieś, prawda, są niewłaściwe. Wydaje się, że gdy idzie o taką scenę polityczną, to pan Hołownia na tym w tej chwili najwięcej zyskuje. Już nie mówię, że jest liderem, gdy idzie o poziom zaufania Polaków. No i też badałem, że jest ostatnie, prawda, dotyczące poparcia dla partii politycznej. Znowu wskazują 25% dla Polski 2050. No to pokazuje, że zdaje się, że ta partia zbiera ten elektorat trochę niezadowolony zarówno z działań rządu, no ale przede wszystkim odbiera elektorat Platformie Obywatelskiej, gdzie tam te pomysły no, nie są żadną alternatywą. No, usłyszeliśmy w sobotę ten pomysł na tą pomoc medyczną i tam to wszystko brzmiało nawet sensownie. Bilans zdrowia, sieć 100 szpitali, bez limitów w poradniach i tak dalej. Ale potem jak przyszło źródła finansowania, to na początku to jeszcze brzmiało sensownie, no bo to weźmiemy z tego funduszu odbudowy, ale potem musiało się pojawić i to potem jakoś falsyfikuje cały ten pomysł, na przykład właśnie uderzenie w telewizję, uderzenie w centralny port komunikacyjny, że to trzeba zaprzestać, że stamtąd bierzemy pieniądze i cała ta ofensywa pozytywna no, sprowadziła się znowu do takiego ataku na przedsięwzięcia, które proponuje nam PiS, zresztą nierealizowane jeszcze, przynajmniej niefinansowane w dużym zakresie i w ten sposób odbiera wiarygodność tym propozycjom. No bo tak naprawdę wszystko znowu się sprowadza do tego, że PiS jest atakowany. Szanowni panowie, ja mam jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, no mowa jest cały czas o tym, że beneficjentem różnych działań, chociażby opozycji tej parlamentarnej jest partia pana Szymona Hołowni. No to jest pewien fenomen, zdaje się, bo my mówimy o tym, że rosną notowania partii, która de facto nie istnieje, bo to jest pan Hołownia i jego telefon i dwie panie w Sejmie, no to jeszcze tam powiedzmy dwóch panów, tak, no ale mniej widocznych. I to jest cała partia. To jest partia, o której nic więcej nie wiemy. Poza tym, że pan Hołownia co jakiś czas coś tam nagrywa i to emituje w mediach społecznościowych. To jest jedna kwestia. Chciałabym, żeby panowie się do tego odnieśli. Niewiele czasu. Pytanie takie, czy poza Zjednoczonym Prawicą, poza listami
wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości jest życie, polityczne życie oczywiście, dla po pierwsze Solidarnej Polski, a po drugie Porozumienia Jarosława Gowina, o ile w ogóle jeszcze ta partia, można mówić o jednej formacji, czy tej formacji jest gdzieś indziej, w jakimś innym bycie lub w ogóle zupełnie inaczej funkcjonuje. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pani redaktor, no gdy idzie o pierwsze pytanie, to tam faktycznie myślę, że pan Hołownia wystawia cenzurkę naszej klasie politycznej. Jeżeli faktycznie ludzie są skłonni głosować na byt nieistniejący, no to pokazuje poziom przede wszystkim opozycji, no bo rządzący tracą, tak jak to pan profesor powiedział, na niepopularnych działaniach związanych z COVID-em. Gdy idzie o drugą kwestię, prawda, dotyczącej sytuacji na prawicy, to powiedziałbym w ten sposób, że zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie gra w tej chwili na skrzydłach. Centrum zajmuje Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi programami naprawy sytuacji w Polsce. Natomiast oni postanowili grać kwestiami światopoglądowymi, czy też takimi programowymi ideami, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, czy w ogóle z Zjednoczoną Prawicą. Solidarna Polska przypomina teraz tę sytuację związane z Unią Europejską, nawołuje do tego, żebyśmy właśnie powstali z kolan i tak dalej. Myślę, że oni będą bronić tej idei. Do tego można by sprowadzić hasłowo ich teraz program, dlatego będą przeciwko temu Europejskiemu Funduszowi Odbudowy, no bo on w ich interpretacji ma nas włączyć silniej w struktury europejskie, także stracimy suwerenność. Natomiast pan poseł Gowin i jego Porozumienie, ta część przynajmniej, która pozostała przy nim, próbuje znowu grać tą tak zwaną otwartością, większą otwartością światopoglądową. To też jest zarzucane PiS-owi, że w tych kwestiach światopoglądowych nie jest w stanie dojrzeć rzeczywistości. No i wydaje się, że pan Gowin próbuje tym grać. To może być taka gra, nazwijmy to po skrzydłach, która gdyby była częścią działań prawicy, mogłaby przynieść jej dodatkowe jeszcze zyski. No ale myślę, że zwłaszcza pan Gowin już za daleko posunął się w tych działaniach, no choćby przyjęcie pani Pawłowskiej, no to takie ostentacyjne, jak dobrze nazwisko pamiętam zresztą, jak to takie ostentacyjne pokazanie, że my będziemy już budować swoje zaplecze polityczne niezależnie troszeczkę od Zjednoczonej Prawicy. No pytanie oczywiście, czy można w ten sposób budować zaplecze polityczne, dokonując no, takich przerzutów, czy tam, takich zaskakujących transferów. Pan profesor Henryk Domański. Po pierwsze, partia Hołowni, czyli jeden pan z telefonem komórkowym, najpoważniejszym politykiem opozycji. A po drugie, czy jest życie, poza polityczne życie oczywiście, dla dzisiejszych koalicjantów PiS-u, poza listami Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli chodzi o pana Hołownię, no gdyby odbyły się wybory, gdyby się odbywały dzisiaj, ja myślę, że to rzeczywiście ten odsetek głosów uzyskanych przez pana Hołownię byłby o wiele mniejszy, bo myślelibyśmy w ten sposób tak. Kim będą ministrowie w rządzie pana Hołowni? Nic o tym nie wiemy. Jak pan Hołownia będzie rozmawiał na przykład z Władimirem Putinem, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, albo z prezydentem Macronem, albo z Joe Bidenem przez telefon? Czy coś na ten temat wiemy. Trudno to sobie w ogóle wyobrazić. Z jednej strony no chyba duży odsetek Polaków to w ogóle lubi pana Hołownię. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest rządzenie przez pana Hołownię. Ja myślę, że ci, którzy oddają głos na niego, odpowiadają tak, bym głosował na pana Hołownię w sondażach, kiedy ankieter o to pyta, to mówią tak, ale równocześnie aż boją się trochę, co by było, gdyby rzeczywiście taki rząd doszedł do głosu. Mimo wszystko jednak to jest politycy, to jest polityk, to jest zawód i coraz bardziej to widać. Ale tutaj ja myślę, że pan Hołownia to jest pewien przypadek, bo innym przypadkiem może być taki czysto hipotetyczny. Załóżmy, że pojawia się w tej chwili jakaś formacja, nie partia polityczna, która mówi, ja zniosę wszystkie restrykcje. I kontynuując wątek sprzed paru minut, pandemia trwa jeszcze rok czasu. Otóż ta partia może wygrać wybory.
równie dobrze. Myślę, że nie jest to sprawa wykluczona. Mieliśmy takie przypadki w historii 100 lat temu po wielkim kryzysie, prawda? I takie powtórzenie może nastąpić. Pan Hołownia to jest zupełnie inna kategoria oczywiście niż tego typu populistyczna partia, ale takie możliwości wchodzą w grę. Otóż ta pandemia uruchomiła tego typu nastroje i tego typu mechanizmy, które mogą takie poparcie kreować. To jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę... Dosłownie dwa zdania, bo musimy kończyć. Chodzi o to, że pandemia daje szansę i zarówno Solidarnej Polsce i Porozumieniu na zaistnienie na scenie politycznej. Oni z tego korzystają. Bardzo dziękuję. Pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję.